11 października wspominamy świętego Aleksandra Sauli, biskupa. Aleksander urodził się w Mediolanie 15 lutego 1534 roku w znanej włoskiej rodzinie. Od młodości wyróżniał się wśród kolegów czystością obyczajów, pobożnością i szczególnym nabożeństwem do Matki Bożej. Na jej ręce złożył ślub do zgonnej czystości. Po ukończeniu szkoły na miejscu udał się do Padwy na studia w tamtejszym uniwersytecie. Potem wrócił do Mediolanu i wstąpił do Barnabitów, nowego zgromadzenia powołanego do istnienia niedawno przez świętego Antoniego Marię Zakarię. Dla wypróbowania cnoty młodzieńca przełożeni polecili mu nieść w czasie procesji wielki krzyż i wygłosić przemówienie. Wygłosił je tak pięknie, że zostało ono na długo w pamięci mieszkańców Mediolanu. Aleksander miał wówczas dopiero 17 lat. Studia zakonne, filozoficzne i teologiczne odbył w Pawii. Równocześnie rozczytywał się w pismach świętego Tomasza i świętego Bonaventury. Wyświęcony na kapłana w 1556 roku kontynuował studia w Pawii, koronując je doktoratem. Objął też, za zezwoleniem przełożonych, profesurę w tymże uniwersytecie, a nawet niebawem urząd dziekana fakultetu. Nie zaniedbywał posługi kapłańskiej. Oddawał się z całym zapałem pracy na ambonie, w konfesjonale, w nauczaniu dzieci i ludu. Był apostołem częstej komunii świętej, a także nabożeństw pokutnych w okresie Wielkiego Postu. Uczestniczył w synodzie prowincjonalnym w Mediolanie, któremu przewodniczył święty Karol Boromeusz. Miał zaledwie 33 lata, kiedy został wybrany przełożonym generalnym zakonu. Karność zakonną utrzymywał przez częste wizytacje, listy, konferencje do współbraci oraz zachęty osobiste. Opracował szczegółowy regulamin dla nowicjatów, który w zakonie Barnabitów obowiązuje po dzień dzisiejszy. Wydał także przepisy dla spowiedników i kaznodziejów. Święty Karol Boromeusz wybrał go sobie na spowiednika i doradcę. Był również kierownikiem duchowym kardynała Mikołaja Sfondrati, późniejszego papieża Grzegorza XIV. Za jego rządów Barnabici założyli swoje domy w Piemoncie, Wenecji i w Rzymie, gdzie cieszyli się wielkim poparciem świętego Filipa Nereusza i świętego Ignacego Loyoli. Te liczne zajęcia Aleksander musiał przerwać, gdy z woli papieża został biskupem w Aleria na Korsyce. Sakry biskupiej udzielił mu jego penitent, święty Karol Boromeusz. Nowy biskup zaczął reformę od kleru. W trzech kolejnych synodach przeprowadził energicznie uchwały niedawno podjęte na Soborze Trydenckim. Założył jedno z pierwszych seminariów, wybudował katedrę i dom kurii biskupiej. Osobiście nadzorował studia kleryków i sam miał dla nich wykłady. Rozwinął duszpasterstwo dzieci, chorych, marynarzy oraz pielgrzymów. Zniósł zakorzeniony głęboko zwyczaj wendety, czyli obowiązku, jaki spoczywał na najbliższych krewnych, pomszczenia krwią za krew. Wyrugował także wiele zabobonów. Tak bardzo ożywił wiarę na wyspie, że nazwano go aniołem Korsyki i jej drugim apostołem. Będąc biskupem, nadal żył jak najuboższy mnich. Długie godziny spędzał na nocnych modlitwach. Po 20 latach owocnej pracy na Korsyce, Grzegorz XIV ofiarował Aleksandrowi biskupstwo w Pawii. Miasto, które pamiętało go jako studenta, profesora i kapłana, przyjęło go teraz jako swojego ordynariusza ze wszystkimi honorami. A było to w roku 1591. W czasie jednej z wizytacji zapadł na febrę i zmarł w Kaloso di Asti 11 października 1592 roku, mając 58 lat. W godzinę śmierci prosił spowiednika, by mu czytał mękę pańską. Jego beatyfikacja odbyła się w roku 1742. Dokonał jej Benedykt XIV. Kanonizacji natomiast dokonał święty Pius X w roku 1904. Ciało świętego Aleksandra doznaje po dzień dzisiejszy wielkiej czci w katedrze w Pawii. Módlmy się. Boże, Ty w świętym Aleksandrze dałeś swojemu Kościołowi wzór dobrego pasterza. Spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy na wieki mogli zamieszkać w niebie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże,